Siemanko, witam w nowym odcinku na kanale Polmozbyt. Jak nowy odcinek, to oczywiście nowe zakupy. Tym razem jest to Simson SR50, czterobiegowy. O, jest czwóreczka. Troszkę niekompletny, wyjęty z piwnicy, dlatego taki zabrudzony. Tu blokuje plastików, podestu, ramki i błotnika tylnego z mocowaniem. Zastanawiam się właśnie, czy go kompletować, czy raczej olać temat. Zobaczymy jeszcze, na pewno trzeba go uruchomić. No i dobrze umyć tą kanapę z tych zabrudzeń, z całego kurzu. Także w sumie zaraz biorę się do mycia. Dobra, po myciu już wygląda dużo lepiej. Wszystko fajnie zeszło z tej kanapy. Czekam, aż wyschnie wszystko i zabieram się za elektrykę. Szukamy iskry. Dobra, Simson umyty. W miarę to poschodziło wszystko. Przyszły też nowe części. Używane. To akurat do mojego. Do tego Simsona przyda się tylko podest i ramka. Plastiki jeszcze jadą. A teraz zajmiemy się elektryką. To jest plątanina straszna. Spróbuję to jakoś opanować. Dobra, kupiłem instalację według schematu, ogarnąłem też linki i licznik. Był połamany, ale niestety iskry nie ma przy takim podłączeniu, że tak powiem, pełnym z instalacją. Dlatego olejemy tą instalację i podepnę to na krótko, wtedy powinna iskra już być. No strasznie jest to pomylone wszystko, tu by trzeba instalację całą nową zrobić. Dobra, dzień numer 2. Co się zmieniło? Troszkę tam zmodyfikowałem tą instalację. Po prostu parę kabelków zamieniłem, się okazało, tu były zamienione w tym kolorami z silnika, dlatego nie było iskry. Teraz w sumie jest tak i na krótko, i cała instalacja, więc zobaczymy, czy będą światła i tak dalej. No raczej wątpię, ale trudno. Teraz działa tak, że stacyjka jest włączona, tu iskry nie ma. Załączamy i iskra jest. Także przynajmniej tyle będzie, jak go gasić. Dobre i to. Co dalej? Jeśli chodzi o zapon, to nie wiem, czy go nie zamienię ze swoim Smithsonem. Muszę tylko sprawdzić, czy to jest szóstka, czy dwunastka. W moim tak samo. W moim jest niby dwunastka, ale ten zapon jest taki trochę zmęczony życiem już. Więc chyba je zamienię miejscami. Tutaj siedzenie jeszcze szyjemy troszkę. I co? A, no i paczka przyszła. Zaraz ją otworzymy. Do otwarcia będzie potrzebna maczeta. O! Oryginalne, używane, w najgorszym stanie. I drugi, tak żeby to ładnie wyglądało wszystko do kompletu. No i tyle. Także biorę teraz, szukam jakąś fajkę, założymy świecę i spróbuję go uruchomić, bo to jest jakby najważniejsze tej całej operacji. Dobra, fajka jest, świeca jest, iskra też jest. Także odpalamy. No, ale trzeba jeszcze benzyny namieszać, bo mieszanka się skończyła. Dobra, benzyna podlana, próba odpalenia numer 1. Zmienimy może świecę. Dobra, teraz próba na świecy Boscha. Lepsza iskra jest na niej. Może teraz odpali. Nie chcę. To czas sprawdzić teraz sposób na wiertarkę. Bo teraz to już musi odpalić. No i nic, kurde, coś jest nie tak. Spróbujmy jeszcze na innej świece, jak nie, to będziemy kombinować. Może zapnąć ustawione.
Trzeba się pobawić tutaj z zapłonem może. Dobra, pokrywa zdjęta. Zauważyłem, że dość przerywacz iskrzy, więc możliwe, że to będzie kondensator winny, bo przerwa jest ok, zapłon też jest dobrze ustawiony. Także spróbuję zmienić kondensator i zobaczymy, jak będzie. Dobra, jest sukces. Zmienięty kondensator, nie iskrzy już przerywacz, także może będzie zaraz odpalony. Dobra, testujemy. Będzie trochę głośno, bo nie ma tłumika. Dobra, no odpalił. O to chodziło. Teraz zajmę się z resztą tutaj skompletowaniem, a później przejdziemy do rzeczy odpalania oficjalnego. Dobra, wyjąłem gaźnik, żeby go wyczyścić. Jak już wszystko złożymy, może bakter się podepnie, to zrobimy taki test po prostu jazdy. Bo nie chcę przekręcać się plastików, jakby ktoś miał się okazać, że nie tak, zresztą trzeba będzie wszystko rozkręcać. No w skuterze to jest dość problematyczne. No, czyszczę właśnie gaźnik, już jest prawie wyczyszczony. O, dzień dobry. O, dzień dobry. O, kamerzysta przyszedł. Cześć, witam. Czy pan zamawiał może takie rzeczy? O, tyle rzeczy? Co pan tu ma? Tyle rzeczy? A to pierwszy rzut podobno, tak? Tak, pierwszy rzut. Tak, tak. Biały. Nie, to jest przezroczysty. No, przezroczysty znaczy się, ale będą inne jeszcze. Może być więcej wariantów. No. Nie wiem, co tam, na razie pan to zamówił, więc... No, odbija się światło trochę, kurde, ale... O, tu lepiej. Może... Naklejeczki, tak? No. Naklejeczki, proszę pana. I słyszałem, że pan te naklejki jeszcze rozdaje widzom? Pierwszym 15 widzom, którzy odezwą się na Instagramie? Tak? Niemożliwe. Nie, to ja nie wiem. Wow. 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 Wow, no dobra. Teraz na poważnie już. No to mamy naklejeczki, na razie jest ileż? 30 sztuk, tak? 30 sztuk. Pierwsze 15 rozdamy. Zobaczymy, czy jest popyt na to. No, opłaca się więcej za darmo. Czy jak to będzie? Nie wiem jeszcze, jak to będzie. Tak, 15 za darmo, coś wymyślimy, nie wiem, z wysyłką albo coś. No. Listem może. Autograf. Nie. Dobra. Z takich. To może obrandujemy jakąś rzecz, zobaczymy, jak to się trzyma w ogóle. Jak to siedzi, mordo, jak to siedzi. No. Jeszcze nawet nie próbowałem. To dawaj teraz, ty naklejaj. Dobra, ty kamery. Ona jest taka dla niewidomych też, jak ktoś ogląda nas. Tak, no. Braille'a. To tu można, to jest takie, wiecie. No. Czuć to pod palcem, czuć. A czy to dobrze? Nie. To jest dopiero prototyp, tak naprawdę. Ale poszedł. Ja. Oh shit. Shit, man. I dobrze to wygląda. Na tym czarnym tle to wygląda super. Wow. To jest naprawdę... Trochę krzywo nakleiłem. Albo nie? Muszę rozjaśnić. To jest to. To może być w twoim domu. Tak, tak. To co? Pierwsze 15 osób. Tak. Którzy odderzą się na Instagrama w wiadomości prywatnej, otrzymają jedną sztukę. Jedną sztukę na razie. Za darmo kompletnie. A jak wyjdą, to oczywiście nie można zapomnieć o największych fanach. No, no tak, 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 tak. Ale poza tym, jak wyjdą, będzie można sobie kupić taką za jakąś. No wszystko jeszcze wiecie. Jedną czwartą ceny paczki fajek może. No. Co jeszcze chciałem dodać? To dopiero początek. Dopiero początek. W planach jest więcej rzeczy ciekawych. No to się można tym bawić, dobrze. No więc naklejeczki to jest dopiero początek. I możecie nacować uwagi, co się podoba, co się nie podoba, co zmienić. Może większe, mniejsze, może na tle. Może jakiś... inny kolor, może no, coś innego. Ja nie wiem, może ciąka. Ciąka inna. Inny materiał. Inna folia, biała, no. Transparentna. Zobacz. No i co, w przyszłości jakieś koszuleczki, bluzy. Nie wiem. Coś się pojawił. O, tak wyglądają. Tylko to jest przeźroczyste. Napis jest tylko, tak, żeby nie było. No, więc wracamy do Smithsona. Gaźniczek mamy wyczyszczony. Był dość brudny. Jest to chiński zamiennik, niestety. To jest Kenice.
czy jakoś tak. No ale może będzie działał. Także montujemy gaźnik do komory. Tu nigdy nie jest łatwo. Ciężka sprawa, ci powiem. Gazi na miejscu. Gazi na miejscu, ale czy jeszcze trzeba, jeszcze jest bak. Ważna sprawa. Czy jest bak. Teraz weźmiesz kamyszki. Kamyszków na ten. Proszę lądać nim. Ciekawy zestaw. Nagrywasz już? Tak. No to każemy jak czyścimy bak, tak wyraźnie chociaż. Bierzemy kamyczki. To są trochę złe, chyba będą ostre. Sam do środka. Parę garści. O, może wystarczy. Może być też podnoszone szkło albo śrubki nakrętki. Bierzemy naftę. Znaczy ropę. Benzynę, rozpuszczalnik, co tam macie. Tankujemy. Ty nas taniec rozprzestany. Po wyszelestaniu zmywamy rzutę. Teraz zostaje przepukać wodą, najpierw wodą. Wylewamy to, co tam jest. Do sąsiada. No. Teraz jeszcze czystą benzyną go przepukamy. Dla spokojności tak. A później to znowu do kanisterka. No leje się coś tam. Dobra, to teraz pozostaje przyczyścić kranik i montować bak. Jeje. I palić. Tu teraz włożyć. Tak. Kranik na szczęście w git stanie, więc nie trzeba wymieniać. Zawsze tu mniejszy koszt. No i działa. I proszę go zakręcić, zatankować i zasadzić mu kopa. Już się klaruje, już jest, już prawie. No, bak siedzi. Czas na kanapę. Zic. Zic, właśnie, ponosimy to jest zic. Jest śrubokręt? A ja wiem. Tak. A ja wiem. Diobeł go nakrył ogonem. Dawka. Czas na aplikację. Spróbować skopa go najpierw. Nie? Spróbuj. Szybko za to. Szybko zabrał. Nawet ładnie jechał, nie? Trzeba mu znaleźć paliwa po teraz do baku po prostu. No to tankujemy. Dobra, wystarczy chyba, nie? Tak. Z pół litra. No jest trochę stunterski już taki, przerobiony. No, chyba 20 lat na koło zaraz coś. Pokaż to, jak się kręci. Może skopa zaraz już odpali. O.
ciśnie i zdech. Coś powiesz? Czy jeździ dobrze? Przerywa go coś. Coś go tam boli. Nie, czy jeździ źle? Też nie. No, znaczy nie, no w sumie jeździ źle. Myślę, że pod zaponem trzeba się pobawić, wiesz? Mhm. Bo tak troszkę chyba mu tam odcina iskry, czy coś, dlatego tak on jedzie jak jedzie, nie? Także w sumie co? Będziemy go teraz skręcać już do kupy, nie? Ja. No. I do żyta. I do żyda. Nie, na złom. Na złom. Znaczy na złom. Na złom, no. No ale biegi wszystkie wchodzą, nie wypadają. Dobrze. Lekkie regulacje tutaj gaźnika i tego zapłonu. Nie będzie latać. No. Nie, bo jak wszedł w obroty, to się odepchnął miał, nawet. Miał siłę, ma siłę, no. Nie wiem, w sumie... Kranik jak cyka, fajnie. Bardzo nie ma więcej dźwięków. Dobra, o tu jest jeszcze dźwięk. Nie za przyjemny jest. O. Bezprzewodowy. Zregulacja długości kierownicy, co ty chcesz? Wow. Patrz jak to wygląda wszystko teraz. Dużo lepiej. No teraz to jest prawdziwy elegant. No. Bo to jest pracy z Mercedesem wersja. Mhm. Także wiesz. To już wszystko na najwyższym poziomie. Wysztafirowany, kurde. Wysztiglowany, ja. Dobra, no to jak widzieliście, Simpson odpalił. Nawet jeździ, wszystkie biegi są, nie wypadają. Teraz robię ostatni detailing. Igła. Próbuję trochę siedzenie zszyć tutaj, o. No i takie wiadomo, polerki na błyszczanie. No w sumie to by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze zostanie się prezentację tego Simpsona już po zrobieniu. A się z wami żegnam. Zapraszam na Instagrama, TikToka do subskrypcji. Po więcej takich materiałów. Także dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.